Dariusz Gołębiewski, dyrektor do spraw inżynierii ryzyka i rozwoju współpracy z przemysłem w PZU S.A. Muszę przyznać, że już sam tytuł pańskiego stanowiska jest zaciekawiający. Proszę rozwinąć. W PZU budujemy relacje z przemysłem i powstał nowy projekt, którego mam zaszczyt reprezentować, projekt PZU Lab, który został uruchomiony w lipcu zeszłego roku. Projekt jest dedykowany budowie długofalowych relacji z przemysłem, tworzeniu wartości dodanych poprzez zarządzanie ryzykiem i wspieranie klientów w poprawie bezpieczeństwa, generalnie ich funkcjonowania i ciągłości działalności. Także to jest generalna idea przyświecająca temu projektowi. I w tej chwili jesteśmy po pierwszych doświadczeniach, już mamy w tych partnerów, w tej chwili liderów polskiego przemysłu, z którymi współpracujemy i jest bardzo pozytywny odbiór na rynku tej naszej działalności, także mam nadzieję, że będziemy ją kontynuowali. Na ile inżynieria ryzyka jest tematem, który jest dla Was nowy, a na ile jest to temat, który wyłania się z historii analizy rynku w przypadku PZU? W PZU analiza ryzyka, inżynieria ryzyka ma długą historię. To jest końcówka lat 90., kiedy powstawała pierwsza jednostka związana z oceną ryzyka. Na początku była to ocena ryzyka dedykowana typowo dla celów ubezpieczeń. To znaczy klienci byli poddawani audytom ubezpieczeniowym i wyniki tego audytu były przekazywane typowo do firmy ubezpieczeniowej w celu podejmowania decyzji ubezpieczeniowych. Ponieważ w pewnym momencie stwierdziliśmy, że klienci nasi są na tyle zainteresowani i potrzebują tego wsparcia w zakresie zarządzania ryzykiem, postanowiliśmy, że zmienimy trochę filozofię naszego funkcjonowania i rozpoczęliśmy pracę nad tym, żeby naszą wiedzę transferować do klientów. Zbudowaliśmy też taką grupę liderów polskiego bezpieczeństwa w polskim przemyśle, których zaprosiliśmy do współpracy. Wypracowujemy kodeksy dobrych praktyk i chcemy te dobre praktyki promować w polskim przemyśle. Także jest to sama idea zarządzania ryzykiem dla celów ubezpieczeń już ma dosyć długą historię, natomiast ta filozofia pracy dla klientów no jest stosunkowo nowym tworem, jest to innowacyjne rozwiązanie no w skali na pewno Polski, a myślę, że i w skali świata również. Czyli sięgacie również, tak naprawdę rozszerzacie zasięg marki, prawda, PZU? Kojarzone tradycyjnie z ubezpieczeniami, sięga po tematy związane z cyberbezpieczeństwem. Cyberbezpieczeństwo jest to dosyć nowe wyzwanie. Moim zdaniem jest to największe wyzwanie, które stoi przed polskimi, przed firmami ubezpieczeniowymi generalnie na świecie i od tego, jak sobie firmy ubezpieczeniowe poradzą z tym wyzwaniem, będzie zależała ich długofalowa pozycja na rynku. My w PZU zdajemy sobie sprawę z rangi tego zagadnienia i też rozpoczęliśmy pracę, żeby klientom zaoferować pokrycie w tym zakresie. Jest to oczywiście bardzo długa praca, bo jest to dosyć złożona materia. Zagrożenia cybernetyczne, jak wiemy, są bardzo trudne w zarządzaniu. Są to zagrożenia, które w zasadzie tutaj mogą być ataki cybernetyczne, nie potrzebujemy fizycznego kontaktu z obiektem, żeby taki atak przeprowadzić. On może być przeprowadzony z dowolnego miejsca na świecie, a konsekwencje jego są bardzo trudno do przewidzenia. Ze względu na szereg powiązań w dobie globalizacji, nasze przedsiębiorstwa w Polsce są bardzo mocno powiązane przedsiębiorstwami z całego świata, także te konsekwencje mogą się rozlać nie tylko na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale mogą pociągnąć również te konsekwencje się przenieść na firmy współpracujące. I to nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Także jest to bardzo trudne do analizy i jest to duże wyzwanie dla firm ubezpieczeniowych. Czy w PZU można się już ubezpieczyć od cyberzagrożeń? Jeszcze w tej chwili nie mamy produktu ubezpieczeniowego. Obserwujemy to, co się dzieje na rynku. Obserwujemy naszych konkurentów z rynku globalnego, co oni oferują. W tej chwili te oferty są bardzo ograniczone zakresowo. My mamy plan zaproponować polskim przedsiębiorcom znacznie szerszy zakres ochrony, ale to wymaga jeszcze dużej pracy, pogłębionych analiz, zbierania szeregu doświadczeń i przede wszystkim współpracy z partnerami, którzy mają też wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem cybernetycznym.